Wypij, to cię trochę uspokoi. Pozwolisz, że sobie też naleję. Na czym ma polegać ta próba? Jak mam przekonać ciebie i twoich wspólników, że można mi zaufać? Mnie nie musisz przekonywać, ja wiem, jaka jesteś. Nie chciałbym, żebyś się stała taka jak ja. Ja też wiem, jaki ty jesteś. I chcę być z tobą. Mimo tego, co mówiłem? Chcę. Możesz jeszcze odejść, ja to zrozumiem. No ty nie jesteś złym człowiekiem. A to, co między nami jest, jest takie piękne, że nie może być złe. Nie zasługuję na taką kobietę jak ty. Zrozum, te chwile z tobą są najpiękniejsze w moim życiu. Janusz, ja nigdy wcześniej nic z nikim nie rozmawiałam w ten sposób. Jesteś taka piękna, taka młoda. A ja mam tylko ciebie. To nie psuj tego. Ja już wybrałam. Nie możesz mi tego zabronić. Nie możesz mi zabronić być szczęśliwą. Powiesz mi wreszcie, czego chcą ci twoi wspólnicy? Co to za próba? Chodzi o Walencika. Jutro ma być posiedzenie Rady Gminy i głosowanie w jego sprawie. On musi przegrać. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, dzień dobry. Chwileczkę, dobrze? No. Dzień dobry. Co podać? Pieluchy, jedna paczka dla chłopaka. Proszę bardzo. Kaszki manny nie potrzeba, dawno pan nie brał. Ona właśnie ich zapisała. Jedną kaszkę mannę, oliwkę, krem dla dzieciaków. Rosołki i przyprawa do zupy. A ta co zwykle? Tak. No i chrupki, te co Zosia lubi. Kukurydziane? No i krem czekoladowy. A no właśnie to te. A pani wie, że i za to może... Cały słoik w jeden dzień? No, jak to w ciąży. No. To wszystko? No. A, jeszcze... Świadkę spirytusu. Ale to chyba nie dla żony. Nie, pani Grzybowa, no. To lekarstwo muszę zażyć z jakimiś ziółkami, bo do jutra nie wytrzymam. No, klient prosi. No to podam, tak czy nie? A mąż pani jest? Po co? Pogadać chciałem, bo on jest w Radzie Gminy, a głosowanie nad moją sprawą to już jutro. Grzyba nie ma. A kiedy wróci? Nie wiem. Ale jego głosu na razie nie będzie. No jak to? Ksiądz mówił, że Janek jest za mną. To gdzie on jest? To nie pana interes, nie tylko pan ma problemy. 47,80 poproszę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jaki piękny mamy dzionek, wymarzony na zakupy. Melduję gotowość do pracy. To już wszystko. Więcej nie musisz wiedzieć. Mam ci przynieść urnę, do której zbiera się głosy i karty do głosowania, tylko tyle. Tak, to proste. Tak ci się wydaje. Resztą ja się zajmę, Sandro. A Walencik? Jego żona i ich dzieci? Oni wszystko stracą. Walencik naraził się grupie ludzi. Musi zostać ukarany. Dopadną go tak czy inaczej. Ja to okrutne. Tym się nie martw. Ja go nie pozwolę skrzywdzić. Jak to? Ochronię go. Wykupię później ten dom i oddam go Walencikom. Będą żyli tak jak dawniej. Mówisz prawdę? To jest jedyne wyjście. Wilk będzie syty i owca cała. Wierzysz mi? No wiesz, ty mi zaufałeś, opowiedziałeś o sobie, to teraz ja muszę tobie zaufać. No widzisz, na tym to polega. To nas coraz bardziej łączy, rozumiesz?
Zrobię to. Wiem, kochana. Już późno, muszę biec do gminy. Będę tęsknić. Ja też. Tu są...